Na ulicach wyczuwa się nieco więcej pośpiechu. Ludzie są zabiegani, tak jakby chcieli zdążyć ze wszystkim przed świętami, żeby dopracować każdy szczegół. I jakby dla przeciwwagi, dzisiejsza Ewangelia opowiada nam dobrze znaną scenę zwiastowania, gdzie Maryja, dowiedziawszy się, że została wybrana na Matkę Zbawiciela, wcale się nie spieszy. Wsłuchuje się w to, co mówi Archanioł Gabriel, rozważa w sercu, odczytuje znaki, co więcej, pyta anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Nie znaczy to, że wątpiła w Boże możliwości, w Bożą wszechmoc, ale chciała w każdym detalu odkryć Boże oczekiwania i konsekwentnie w pełni je zrealizować. I wreszcie, kiedy stało się dla niej jasne, czego Bóg od niej oczekuje, wyrzekła: Fiat, niech mi się stanie. Święty Ambroży mówił bowiem: łaska Ducha Świętego nie znosi opieszałości. I to jest bardzo ważna wskazówka dla nas, abyśmy w tym przedświątecznym zabieganiu znaleźli czas, żeby się zatrzymać, żeby otworzyć się na Ducha Świętego, tym bardziej, że tegoroczny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem w mocy Bożego Ducha. To nie jest tylko slogan. To jest zaproszenie dla mnie, dla Ciebie, dla nas, żebyśmy otworzyli się na Ducha Świętego, odnowili naszą przyjaźń z Nim i abyśmy każdy dzień przeżywali z Nim i dla Niego. Papież Franciszek mówił w jednej ze swoich katechez, że Bóg puka do naszego serca, do drzwi naszego życia na wiele różnych sposobów, przez osoby, przez wydarzenia. I warto być czujnym, aby nie stracić tych okazji, aby odkryć to, czego Bóg chce, a jednocześnie, aby nie zmarnować tych darów i łask, które dla nas przygotował.